Cześć. Dzisiaj taki odcinek o radiu, ale w sumie nie o radiu. Mianowicie chciałbym zaprezentować taką pozaradiową funkcję tutaj urządzenia na naszej motorówce. To jest ICOM M510. Bardzo, bardzo fajne urządzenie. No normalnie jak radio działa, to dużo filmów robiłem. Zresztą zapraszam na nasze e-learningi, jeżeli byś chciała zdobyć świadectwo czy SRC, czy IWC. Natomiast radiotelefony mogą być wyposażone w jakieś pozaradiowe funkcje i tutaj nieprzypadkowo dzisiaj nagrywam podczas warunków ograniczonej widzialności, czyli mgły między innymi. Mogę sobie tutaj, zademonstruję, za chwilę pokażę bliżej, ustawić radiotelefon w funkcji automatycznego urządzenia nadającego sygnały mgłowe. I on będzie mi nadawał. Jeden długi. I on będzie jako automat nadawał w odstępach około dwuminutowych. Mogę oczywiście zgłaśniać sobie, ściszać ten sygnał dla potrzeb filmu. Ściszyłem, on jest naprawdę dość donośny. No, żeby to wszystko działało, oczywiście radio musi być wyposażone w dodatkowy głośnik, który jest u mnie zamocowany na rufie. Przyjrzyjmy się tutaj bliżej tym funkcjom. No i zobaczmy bliżej, co my tutaj mamy. Musimy wejść sobie w menu, wybrać opcję horn. No i mamy tutaj następujące ustawienia: ręczne uruchamianie, tak, czyli w momencie, kiedy ja nacisnę przycisk horn, mam sygnał dźwiękowy. Ja go mogę podgłośnić. Maksymalnie jest tak. O, enter, przepraszam. Tak, a my sobie go ściszymy, żeby tu nie robić hałasu o poranku na wsi. Czyli mogę ręcznie nadawać. Ale no to jest małe dla mnie ułatwienie. Dlatego, że najlepszą pomocą będzie ustawienie automatycznych sygnałów mgłowych. I zobaczcie, no to jest radio morskie, więc będzie miało morskie sygnały dźwiękowe. Mamy off wyłączony, underway, czyli statek o napędzie mechanicznym w drodze posuwający się po wodzie. Jeden długi, posłuchajmy jak jeden długi brzmi. Jeden długi ma 4 sekundy i on będzie w odstępach nie dłuższych niż 2 minuty powtarzany, więc te 4 sekundy to chwilkę trwa. Stop, czyli jestem statkiem o napędzie mechanicznym w drodze, ale nie posuwającym się po wodzie. Dwa długie. I również on to robi samodzielnie. Mamy tutaj opcję sail, czyli sail jak żagle. Może najpierw ją puszczę, długi, dwa krótkie. Tak brzmi ten sygnał, ale ten sygnał mogą nadawać również inne statki. Tu jesteśmy na motorówce malutkiej. Czy taka motorówka może nadawać sygnał w określonych warunkach? Taki może. Jak będzie statkiem nieodpowiadającym za swoje ruchy. Inne statki, które mogą nadawać taki sygnał oprócz żaglowych, no to mamy statki zajęte połowę, statki zajęte, statki ograniczonej zdolności manewrowej, statki nieodpowiadające za swoje ruchy, statki ograniczone swoim zanurzeniem, jak również holowniki, tak? Holownik też taki sygnał może nadawać. I teraz jak mam ustawiony automat, to tutaj w górnym wierszu pokazuje mi się na wyświetlaczu informacja, taka trąbka, że po prostu mam ustawiony automat i że on w tych odstępach nie dłuższych niż 2 minuty będzie nadawał mi sygnał. Wchodzimy jeszcze raz w horna.
i w automacie mamy jeszcze holowanie. Przed chwilą mówiłem o holowaniu, że holownik może nadawać długi, dwa krótkie, no ale holownik składa się z holownika i z różnych obiektów holowanych, które są bardzo długie, jak dołączymy do tego jeszcze hol, i z ostatniego obiektu nadawany jest sygnał zaraz po holowniku, długi czy krótkie. Gdybyśmy my byli holowani przez holownik i gdzieś tam na końcu zestawu byli, no to byśmy taki sygnał nadali. Puśćmy go sobie. Tak, czyli długi i trzy krótkie. Wyłączmy te automaty. To były morskie sygnały. Śródlądowe są trochę prostsze, bo w zasadzie mamy jeden długi dla statków, dwa długie dla zestawów holowanych na przykład, więc moglibyśmy sobie z automatu wybrać underway lub stop. Różnica jest tylko taka, że no na morzu się co dwie minuty maksymalnie nadaje, na śródlądziu się nadaje, jeżeli statek nie posługuje się radarem, co minutę, więc częściej. A tutaj nie ma możliwości ustawienia częstotliwości, jak często ma być nadawane, no ale lepszy ryc niż nic. Jesteśmy na małych statkach na śródlądziu, więc cokolwiek jak nie będziemy nadawać, to będzie dobrze. No ale na śródlądziu jest jeszcze sygnał długi, cztery krótkie, który jest dla promów. No to już nie ma opcji, musimy go nadawać, tylko jakbyśmy tutaj zamontowali to radio na promie, no to ręcznie. Zresztą na morzu statek zajęty służbą pilotową też po swoim sygnale nadaje cztery krótkie, więc też musielibyśmy nadawać to ręcznie. Ale jest jeszcze jedna ciekawostka. Zobaczcie, mamy częstotliwość ustawianą. I mamy, no wejdźmy, od 200 do aż 700 Hz. No i 200 to jest taki, jak słyszeliśmy, taki statek, no taki konkretny, taki buczący, duży. Natomiast 700, zróbmy ręcznie, jest taki piszczący dźwięk. Czy to ma jakieś znaczenie? No na morzu nie ma znaczenia, natomiast na śródlądowych przepisach jest tak, że jeżeli jesteśmy statkiem, tak, czyli nie jesteśmy małym statkiem, to nasz sygnał ma mieć częstotliwość 200 kHz, plus minus 20, bodajże procent. Natomiast jeżeli jesteśmy małym statkiem, czyli tak jak na tej motoróweczce jesteśmy, to musimy nadawać sygnał większy niż 350 kHz, czyli no musimy minimum 400 ustawić, jak większe niż 350, i ten sygnał brzmi tak. Także to jest mały statek na śródlądziu. A to jest... statek na śródlądziu. No niestety, jak nie ustawię automatu i wejdę w tryb radia, no to teraz tutaj nie mam możliwości nigdzie uruchamiania tego hornu jakoś bardzo szybko. Mógłbym sobie gdzieś go tutaj wyciągnąć na te pływające przyciski, ale i tak by to było dużo klikania. No akurat gdybym chciał użyć jakiegoś sygnału zwrócenia uwagi czy manewrowego, no to wymagałoby to dużo, że tak powiem, zachodu, a dlatego ja sobie na motorówce zainstalowałem dodatkowo sygnał dźwiękowy, który jest bardzo donośny, z osobnego przycisku zasilany, no jest głośny. Tak to brzmi. W zasadzie to powinien nadać dwa długie, prawda? No bo jesteśmy nie posuwający się po wodzie. W zasadzie to jesteśmy na postoju, na przyczepie i nie powinniśmy nadawać w ogóle takich sygnałów dźwiękowych. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Można było sobie powtórzyć sygnały dźwiękowe. No i poznać dodatkowe funkcje radia, w jakie radiotelefony są często dosyć wyposażane. Do zobaczenia na wodzie. Pozdrawiam. Cześć.